Borys, 15 lat istnienia KSW, ty jesteś w organizacji 8 lat. Takie wspomnienie, które najbardziej utkwiło ci w pamięci, albo jakiś taki najpiękniejszy moment, najważniejsza chwila w twojej przygodzie z KSW? Dobrze, że mówisz, że 8 lat, bo w sumie ja sam gdzieś się zastanawiałem, jak długo tutaj siedzę. Jeśli chodzi o najpiękniejszy moment, nie wiem, czy się bardziej cieszyłem, jak ja zdobyłem pas KSW, czy jak zdobył pas Mateusz Gawrot. W sumie nie wiem, w której z tych na pewno byłoby jak gdyby najcudowniejszym momentem w mojej karierze tutaj. Jak się zmieniała organizacja przez te 8 lat, w których ty występujesz? No i pewnie wcześniej też obserwowałeś, co się dzieje w organizacji. To znaczy, ja wystąpiłem w tym dogodnym dawnym momencie i dla każdego zawodnika walczących w MMA, z racji tego, że przyszedł Mariusz Pudzianowski i po prostu wypromował tą galę, tą organizację i MMA samą w sobie na tyle, że można było zarabiać. Zawsze mówię tak. Pudzian przyciągnął ludzi, a ludzie się zainteresowali MMA przez tego gościa tutaj, nie? Z którym się nawet lałem i generalnie. Ja jeszcze byłem małym bokosem, pamiętam. Jak mały mówi, że nieźle mi idzie i wydaje mu się, że będę perspektywistym jakimś tam zawodnikiem czy coś, że nieźle będzie mi gdzieś tam wychodziło, to się cieszyłem. Także to były takie czasy, a teraz już wszystko poszło. No właśnie, bo to kończy się powoli ta era Mameda Khalidowa, nawet Mariusza Pudzianowskiego, Antoniego Chmielewskiego czy nawet Jurasa. Zaczyna się młode pokolenie, nowa era, czyli zawodnicy tacy jak ty, jak Mateusz Gamrot. Ta silna poznańska ekipa. No tak, jest paru młodych chłopaków, zresztą widać to też po mojej kategorii wagowej, że w pewnym momencie już były takie, można powiedzieć, pustki, a teraz jest naprawdę solidnie, niebezpiecznie. Także no, wzmacniają się na pewno wszystkie kategorie wagowe o mocy zawodników, a wciąż są jeszcze ci celebryci, którzy przyciągają, powiedzmy, jakieś tam rzesze innych kibiców. Borys, opowiedz trochę o swojej kontuzji, czy już wyleczona, czy tylko zaleczona i jak to wszystko wygląda? No, znaczy, na razie mogę wykonywać, powiedzmy, 80% moich treningów, znaczy inaczej, aspektów treningowych, które mogę wykonywać. Nie mogę jeszcze robić tam totalnej setki, bo muszę cały czas jeszcze uważać na tą nogę, bo jeszcze nie jest do końca wszystko jak gdyby ustabilizowane, zrośnięte, tak jak powinno być, więc jeszcze muszę na siebie uważać, aczkolwiek już trenuję, także jest spoko. Walka jeszcze w tym roku, czy nie zdążysz na tę drugą galę, która pewnie będzie po tej październikowej, czy jednak od 2019 roku, od pierwszej gali już się zobaczymy? Nie, wierzę, że na pewno w tym roku zawalczę jeszcze. Nie mogę mieć jak gdyby dłużej niż, nie wiem, półtora roku przerwy czy coś w tym stylu. No ten rok to jest i tak dużo, także mam nadzieję, że w grudniu mnie zobaczymy. Jakiś wymarzony rywal, z którym chciałbyś stoczyć pojedynek? Może walka z Roberto Soldiciem, taki mini eliminator do walki o pas, który ty pewnie bardzo, bardzo chcesz odzyskać? To znaczy nie mam czegoś takiego, że jakiś tam zawodników, z którymi totalnie chciałbym się zmierzyć. Jak już, to są to tak naprawdę legendy żyjące MMA. Mowa tutaj chociażby o takim George St. Pierre czy wielu innych zawodnikach, którzy po prostu są legendami. I to są tak ci ludzie, z którymi chciałbym się zmierzyć. Taką legendą dla mnie i to był właśnie ten bohater, który tu wystąpił, Mohamed Khalidow, stoczyłem z nim walkę. I generalnie jestem mega spełniony, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, europejskie moje zachcianki. A co dalej, to naprawdę nie mam jakichś tam wymarzonych typów ani niczego takiego, tak? Mam trochę inne podejście do tego wszystkiego. No ale mimo wszystko skupiłbyś się na kategorii półśredniej i dążeniu do odzyskania pasa, czy takie właśnie super fajty jak z Mohamedem? Super fajty są fajne, bo są super. Aczkolwiek bycie mistrzem jest fajne i fajnie też być znów mistrzem. To teraz na koniec taki quizik, bo pytamy tu każdego zawodnika o pierwszą walkę w KSW. Ja spytam ciebie, z kim i jak się zakończyła? Niko Puchaka przegrałem, niestety. A jak? Przez anakondę. Świetnie, dzięki bardzo.